wiercy idei i marzeń kilku pokoleń Polaków o niepodległej ojczyźnie. Wdzięczni naszym praojcom za zwycięstwo, zapewniamy, iż ofiara z blizn i krwi przelana na drodze do niepodległości nigdy nie zostanie zapomniana.
To ty taki? Skąd ty rodem? Mów, żeś z tego łanożyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była, żeś z tej ziemi, co wykarmiła. Zawsze. Dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć. Mówił nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II. Pomni tych słów, a także historii naszego kraju, dokładamy starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem naszej troski o ojczyznę. Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć. Thank you.
Pamiętajmy jednak, skąd nasz ród. Nie wstydźmy się religii, tradycji i ideałów naszych przodków. Bądźmy dumni z dziejów i kultury naszego narodu, bo tak jak drzewo bez korzeni, tak naród bez historii nie ma szans na przetrwanie. Zapytaj, zapiękne świat.
do odśpiewania 4 zwrotek hymnu państwowego. Proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu państwowego.